Cześć, witam Cię na kolejnym nagraniu z serii Co byś zrobił, gdyby? I 2 tygodnie temu zadałem Wam takie pytanie. Wyobraźcie sobie, że jesteście w związku, który jest całkiem w porządku. Dobrze się dogadujecie ze swoim partnerem. Czujecie, że on Was kocha i angażuje się w Waszą relację, ale jednocześnie widzicie, że on często spotyka się ze swoją byłą dziewczyną albo ze swoim byłym chłopakiem. I nie podoba Wam się to. Czujecie, że może coś z tego wyjść nie tak, że może tam wkradać się jakiś flirt między nimi. Rozmawiacie z nim na ten temat, ale nie przynosi to zbyt dużych efektów. Co w takiej sytuacji można zrobić? Jak zwykle bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, które zostawiliście pod tamtym filmem. Wszystkie przeczytałem, to jest naprawdę ciekawe doświadczenie dla mnie widzieć, co Wy na ten temat myślicie. Dużo z tych odpowiedzi było dobrych albo stosunkowo dobrych, niestety część była też bardzo kiepska. No ale trudno, właśnie o to chodzi, żeby się uczyć. Dzisiaj ja wypowiem się na ten temat dużo obszerniej. Żeby podejść do tego tematu tak całościowo, rzeczywiście trzeba zrozumieć, że były partner czy była partnerka faktycznie należą do tych ludzi z grupy większego ryzyka, jeśli chodzi o zdradę. To znaczy, że jeśli Twoja dziewczyna czy chłopak pójdzie sobie na jakąś imprezę, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że Cię zdradzi, że nie wiem, jeszcze w ogóle się z kimś prześpi na takiej imprezie. No bo poznanie nowych osób jest wbrew pozorom dużo mniej prawdopodobne niż to, że na przykład spotka się ze swoim byłym partnerem czy byłą partnerką i zwłaszcza jeśli będą jeszcze do tego warunki, coś między nimi dojdzie. Dlaczego? Bo już się znają, bo to już kiedyś między nimi było, bo te uczucia, które kiedyś były, dużo łatwiej jest wzniecić niż zbudować nowe uczucia z jakąś nową osobą. Dlatego faktycznie lepiej jest, jeśli zaczynasz jakiś związek, odciąć się od swojego byłego partnera albo byłej partnerki, może niekoniecznie tak na amen i zabarykadować wszystko za sobą, ale przynajmniej nie widywać się z nim jakoś regularnie. Teraz co mam na myśli regularnie? No nie częściej niż raz na parę miesięcy, raz na rok. Jeśli taka jest częstotliwość, to myślę, że to jeszcze spokojnie ujdzie i nie jest to jakieś wielkie zagrożenie, zwłaszcza jeżeli to widywanie się jest gdzieś tam na mieście i po prostu jest Twój partner, czy Ty sam jesteś ciekawy, co tam słuchać o tamtej drugiej osoby, w końcu spędziliście jakiś czas ze sobą, więc to jest ok, to jest naturalne. Ale jeśli to się wymyka spod kontroli, te spotkania są częstsze i ewidentnie coś tam może się święcić i Twój partner nie widzi problemu, to co właśnie w takiej sytuacji zrobić? Po pierwsze, warto jak zwykle zacząć od rozmowy, zwłaszcza jeśli między Wami jest dobrze, warto powiedzieć swojemu partnerowi, co na ten temat myślicie, dlaczego nie warto się spotykać z byłym partnerem czy byłą partnerką i jakoś perswazyjnie go do tego przekonać. Pod warunkiem, że jest między Wami dobrze, jeśli jest już mocno zburzona równowaga uczuć, to prawdopodobnie nic taka rozmowa nie da, dopóki tej równowagi nie naprawicie, dlatego najpierw skupcie się na naprawieniu Waszej relacji, dopiero później rozmawiajcie. A wtedy, zwłaszcza jeśli równowaga jest zburzona, to ryzyko jest tym większe. Swoją drogą już samo naprawienie równowagi uczuć może bardzo pomóc, bo na przykład kiedy Wasz partner poczuje znowu te mocne uczucia do Was, to nie będzie, sam będzie chciał się odciąć od swojego byłego partnera i być może nawet rozmowa nie będzie potrzebna. Dlatego jak zwykle równowaga uczuć to podstawa. O tym jak to naprawiać mówiłem już wielokrotnie w różnych innych filmach, dlatego tym razem nie będę się powtarzał. Jeżeli natomiast rozmowa nie pomaga, równowaga jest mniej więcej ok, ale tamta osoba uparcie spotyka się z tym swoim byłym partnerem, nie widzi w tym żadnego problemu i nie zanosi się na nic, żeby się zmieniło i jednocześnie Ty też widzisz, że tamta osoba jest zagrożeniem, może się tam wkradać jakiś flirt, to jedynym wyjściem, które masz w takiej sytuacji jest zakończyć swój związek i poczekać tak naprawdę, co się stanie. Nie rób tego po to, żeby odzyskać tamtego partnera, tylko po to, żeby po prostu zakończyć ten związek. I wtedy zobaczysz, czy tamta osoba się zreflektuje, czy będzie chciała jednak starać się o Ciebie, prosić o kolejną szansę, a to jest bardzo prawdopodobne, bo to jest taki kopniak emocjonalny, że no, na jakieś 90-kilka% tak się właśnie stanie. Jednak stwierdzi, że no dobra, może jednak nie potrzebujesz tak bardzo tych spotkań z byłym partnerem i wtedy daj szansę tamtej osobie i rzeczywiście możesz znowu z nią być w związku, przy czym tutaj przydałoby się mimo wszystko doza zaufania i pokazanie, że ufasz jej, wcale jej nie będziesz sprawdzał, żeby znowu nie psuć równowagi uczuć
między Wami. Jednak pamiętaj, że to jest ryzykowne rozwiązanie i może nie wyjść, dlatego zastanów się nad tym dobrze. Dobrze to uargumentuj. O tym, jak to uargumentować, to jest też jeszcze zupełnie inny temat. Takie tematy omawiam na swoich indywidualnych konsultacjach, więc jeśli planujesz taki krok przedsięwziąć, to polecam Ci się ze mną skontaktować, a wtedy dobrze to przegadamy, zaplanujemy i będziesz miał znacznie większe szanse, że cokolwiek z tego wyjdzie. I właściwie to już wszystko na ten temat, na dzisiaj. I niestety ogłaszam, że jest to koniec tej serii. Ma ona znacznie mniej wyświetleń niż każdy inny mój film, dlatego chwilowo ją zawieszam. Być może wrócę do tego za jakiś czas, ale na razie skupiam się wyłącznie na filmach niedzielnych. A na teraz to już wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Pozdrawiam, Robert Marchel.